4 lipca wspominamy świętego Cezydiusza Giacomantonio, zakonnika i męczennika. Cezydiusz urodził się 30 sierpnia 1873 roku w Fossie w środkowej części Włoch. Na chrzcie otrzymał imię Angelo, był pobożnym dzieckiem. Już w wieku 15 lat rozpoczął formację w zakonie ojców franciszkanów. Tam otrzymał imię Cezydiusz. Po studiach święcenia kapłańskie przyjął w 1897 roku, mając 24 lata. 2 lata później spotkał starszego już misjonarza, który na krótko przyjechał do Włoch z Chin. Zachęcony jego prośbą, Cezydiusz postanowił poświęcić się pracy misyjnej. Na Boże Narodzenie w 1899 roku wraz z jeszcze kilkoma innymi misjonarzami dotarł do klasztoru franciszkańskiego znajdującego się na południu Chin. Zatrzymał się tam, aby poznać warunki pracy i nauczyć się języka. Po kilku miesiącach wyjechał do pracy misyjnej na prowincji. Jego parafia liczyła około 500 osób. Niestety po kilku tygodniach nasiliły się prześladowania ze strony chłopów, którzy powstali przeciwko cudzoziemcom. Ten ruch znany był jako Powstanie Bokserów. Klasztor, w którym przebywał Cezydiusz, został otoczony przez rebeliantów. On sam nie skorzystał z możliwości schronienia się, ale wybiegł do kościoła, by uchronić Najświętszy Sakrament przed profanacją. Tam wpadł w ręce powstańców. Pobili go i na wpół żywego zawinęli w koc nasączony benzyną, a następnie podpalili. Cezydiusz spłonął żywcem w obronie wiary i Najświętszego Sakramentu. Zginął 4 lipca 1900 roku. Miał niespełna 27 lat, a tylko 3 lata był kapłanem, z czego dopiero od pół roku był w Chinach. Został beatyfikowany 24 listopada 1946 roku, a kanonizowany był 1 października 2000 roku wraz ze 120 męczennikami z Chin. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Cezydiusz aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.